Anetę cenię za jej niezwykłą umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi. Czyli ona ma niezwykłą otwartość i łatwość w nawiązywaniu relacji i kontaktu z osobami, których w ogóle nie zna. Bo to się zaczęło od urodzin 40 naszej przyjaciółki, bo my wszyscy jesteśmy gronem znajomych, można tak powiedzieć, bliższych i dalszych. Bliższych, ale są też takie osoby, które dołączają po jakimś krótkim czasie i wsiąkają w tą naszą rodzinę. I jedna z naszych przyjaciółek zrobiła urodziny u Anety. Tak? Jest to urodziny. I tam na ścianie widzieliśmy te zdjęcia z Sahary. To nas urzekło i nasz przyjaciel Marcin, który organizował z Anetą nam ten wyjazd. Tak można powiedzieć. Aneta jest nieodgadniona. Z jednej strony ma swój świat, do którego nie wejdziesz, bo tam się dzieją rzeczy tylko jej, tylko wytworzone przez nią. Gdzieś, gdzie ona tylko sama za nimi nadąża, ma do nich dostęp. Natomiast jest też drugi świat, do którego mogą wejść wszyscy. To jest świat Anety dla ludzi, których kocha i który z nimi tworzy. I można to tak nazwać, że ona ma takie dwa światy, że jest taką osobą, która żyje w dwóch światach. Życie to w zasadzie jest cały czas kontakt z ludźmi. Ja uwielbiam, kocham ludzi, więc jest mi to bardzo bliskie. Lubię pracę z ludźmi. Jeżeli jeszcze mogę coś pomóc, coś od siebie dać, to tym bardziej jest mi fajnie z tym. Moja mama pochodzi z Żywiecczyzny, z Kamysznicy, więc stamtąd cała rodzina, całe wszystkie wakacje, święta były tam spędzane, a jak wiadomo na Żywiecczyźnie tradycja jest dalej utrzymywana, kultywowana i po prostu rodzice pokazali mi ten świat właśnie tradycji, naszych korzeni. Zawsze był on bliski mnie. No i po liceum poszłam na studia do Cieszyna, na pedagogikę, gdzie po roku otworzono wydział etnologiczny, na którym też skończyłam właśnie etnografię. Dla kogo robisz obiad? Dla wspaniałej grupy kobiet. Spotkałyśmy się tutaj na warsztatach jogi. Ola jest świetnym nauczycielem i ja gotuję w tym czasie dla dziewczyn. I mamy jeszcze oprawę muzyczną, więc organizujemy czas dla ludzi. Robiliśmy dni otwarte z jogą w mojej niewielkiej wsi. Poszukiwaliśmy osoby, która mogłaby zaprezentować jakieś produkty eko. I Anetka nie tylko, że takie produkty przywiozła, to jeszcze zaserwowała naszym gościom, którzy pojawili się na tym evencie, pyszną wegetariańską zupę. I w ten sposób zaczęła się nasza współpraca. Okazało się, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo razem i dzięki pomocy Anety już zorganizowałyśmy kilka wspaniałych wyjazdów. Dzięki Anecie poszerzyłam krąg swoich klientów i mogę krzewić też zajęcia jogi wśród osób, których do tej pory w ogóle nie znałam i których nigdy bym nie poznała, gdyby nie ona, za co jestem jej ogromnie wdzięczna. No takim kołem napędowym to na pewno są ludzie. Ludzie, których się spotyka, nieważne czy na ulicy, czy w pociągu, w autobusie, w taksówce, bo to są najfajniejsze właśnie sytuacje, kiedy można poznać tą rdzenną ludność. I to powoduje właśnie, że się ma kontakty, chce się coś razem wspólnie działać, organizować, bo w grupie można więcej. No ja już byłam kilka razy właśnie świadkiem, że parę zespołów się zawiązało w miejscu, gdzie prowadziłam knajpkę, pensjonacik. No Magda Navarrete, flamenco, tancerka, czekając po swoich warsztatach na tak zwane pożegnanie z nami.
doczekała się, ale zespołu, który szedł po naszym placu, grał, śpiewali właśnie piosenkę w języku hiszpańskim. Magda wyleciała, rozpłakała się, bo to było jej marzenie, żeby ktoś jej zaśpiewał tą piosenkę. No i co? No i po miesiącu się okazało, że zespół ma nazwę Karawana Banda i wyruszają w trasę koncertową. Także takie historie powstają. I would like to thank to Polish Embassy for making this event possible and for the most important person that is trying to sit here, but she is the heart of this whole thing. Aneta. Aneta, please come with us on stage. So, big applause for these two people for making this possible. Okay, let's go for some rumba. Innym zespołem Dikanda. Dikanda też piękne właśnie bałkańskie klimaty, muzykę Karpat, muzykę całego świata, world music. Też spotkanie w Maroku na festiwalu zaowocowało tym, że no, nagrali płytę z Mustafą El Boudani, piękna płyta. Także mają też elementy właśnie muzyki arabskiej, saharyjskiej w języku Hassani. No, Maroko zauroczyło nas. Podróżowaliśmy prawie 15 lat do Maroka, organizując też wyprawy, warsztaty i co? No i powstało Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej, które pozwoliło nam jeszcze bardziej promować kulturę Maroka w Polsce, ale mi najbardziej zależało jednak, żeby też promować tą naszą kulturę górali śląskich, żywieckich i to się udało właśnie zrobić na festiwalu nomadów w Maroko, na Saharze. Zakwaterowała Romów. Nikt ich nie chciał nic przyjąć, nie? Chyba grupa jakaś, wiesz, która wędrowała gdzieś tam, czy tam, nie wiem, przemieszczała się po Polsce i wszyscy, wiesz, nie? A ona ich wzięła do Topoleja i ich przenocowała w ogóle. Oni tam byli, rządzili i tak dalej. Nie? I to jest też przefajne, bo ona jakby łamie te stereotypy i ona łamie takie, nie poddaje się uprzedzeniom żadnym. O to też można powiedzieć o niej, nie? Przede wszystkim trzeba odpuścić i poglądy jakieś polityczne, i religijne, więcej tolerancji, miłości w tym świecie. No ale jak już Cię już wszystko zdenerwuje, to ja zapraszam w Beskid Śląski pod Czantorię. Mamy piękną kolibę, bacówkę nową, więc tam będziemy prowadzić warsztaty edukacyjne z naszej kultury pasterskiej, kultury Karpat naszych polskich, więc Czantoria Mała w Ustroniu. Potrafi ze zwykłej rozmowy, zwykłą rozmowę zamienić w jakieś fajne wydarzenie po prostu, tak, czy coś się dzieje za tym. Poczęstuje, nie wiem, talerzem zupy, obcą zupełnie sobie osobę i okazuje się, że nagle łączy nas bardzo wiele i to jest cudowne w Anecie. Zawsze jakoś miałam w głowie, że nie, no przecież to jest właśnie to, co nas wyróżnia, coś, te korzenie, że wiemy skąd się wywodzimy. To chciałam zaszczepić w moich córkach. No dziewczyny podjęły to, teraz wiadomo, mają swoje już lata, więc, ale to, co się nauczyły, to, co wyniosły, czy muzykę, czy tradycje, pieśniczki, które potrafią zaśpiewać, to i kolędy, czy okazjonalne pieśni. Dzięki niej poznałam tyle wspaniałych osób, i wiem, że też są inne osoby, które mówią w ten sam sposób. Czyli my wszyscy mieliśmy się spotkać właśnie dzięki niej. Jest niesamowite, że ona tak potrafi łączyć właśnie jakby kanały ludzkie, nie? Taki ma przepływ energetyczny przez nas wszystkich. Może właśnie taka sytuacja, która jest teraz, to pomoże wielu osobom, mi również, dostrzec jeszcze więcej atutów, zalet tego, co jest dookoła nas. Czyli mam czas wyjść na zioła, gdzie nigdy nie miałam czasu. Bluszczyk kurdybanek zaczyna kwitnąć, więc herbatka będzie za niedługo. Dzisiaj już serwowałam właśnie z pokrzywy młodej. Cieszyć się tym, co jest dookoła, iść do lasu, wyjść po prostu do natury, na co nigdy nie mieliśmy zazwyczaj no, czasu przed rokiem jeszcze. Podróże. Poczekajmy, może coś się wydarzy, może nie.
podróżujmy do naszych zakątków, do tych najbliższych nawet. Zawsze coś się dzieje, zawsze można kogoś odwiedzić, a jak nie, to wejść po prostu na łono natury i cieszyć się.